Rudawy Janowickie, atrakcja numer 2. Po penetracji terytorium diabła i przeżyciu stężenie odwagi w człowieku jest tak wysokie, że możemy podreptać w kierunku paszczy lwa. Do celu prowadzi czarny i niebieski szlak. A lew ukrył się za tym granitowym blokowiskiem. Znając potęgę drzew, a szczególnie brzus, nie dziwi ten sposób kamuflażu legowiska lwa. Więcej o sytuacji drzew dowiecie się z tego pliku. Łeb lew skierował na pobliską okolicę, w której wyraźnie dominują dwa cyce. Pamiętacie skałę o nazwie Enis, która zgubiła P? Zapewne widok tych kształtów doprowadza niektóre skały do wzwodu. Kolejny przykład to skała dla niepoznaki nazwana igłą. Stąd taka ilość czynnika żeńskiego w pobliżu. Przypadek? No i ta brzuska, też rodzaj żeński. Ostrzeżenie. Okolica bogata jest w skałowłazy, więc uwaga na spadające i spuszczające się obiekty. Winowajcą zaistniałej sytuacji jest WspinArt z siedzibą w Trzcińsku, rzut oszczepem od Sokolika.